typu Oszczędna kuchnia. Jest to książka wydana, pierwotwór, oryginał został wydany w 1886 roku. Wydany został sumptem autorki za jej własne pieniądze. Na tyle była ciekawa, że doczekała się ponad 20 wydań. Nasze wydanie prawdopodobnie już jest 20 któraś. Autorką tej książki jest pani Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Bardzo kontrowersyjna osoba w tamtych czasach. W ogóle mieszkała w Warszawie na ulicy Królewskiej. Oprócz tego, że była osobą otyłą, miała bardzo duży biust i wystający brzuch, chodziła po schodach tyłem. W związku z tym, że przodem jej wielkie piersi zasłaniały schody. Dodatkowo miała bardzo cięty język, była bardzo złośliwa i mówiła wszystko to, co jej ślina na język przyniesie. Była publicystką, pisywała do pism, ale najciekawsze jest to, że była również wielką, gorącą patriotką, natomiast na Królewskiej zorganizowała salon literacki. Prus w jednym ze swoich artykułów wyraził się o niej w ten sposób, że do małżeństwa potrzebna jest wolna wola, pełnoletność oraz koniecznie książka pani Lucyny Ćwierczakiewiczowej 365 obiadów. Dlaczego ta kuchnia jest taka interesująca? Jest to typowo polska kuchnia, bardzo oszczędna z tego względu chociażby, że pani Lucyna oprócz tego, że pisała te książki, ona również gotowała, a była przy tym bardzo, bardzo skąpa. W związku z tym chodząc i robiąc zakupy, liczyła się z każdą złotówką, targowała się do tego stopnia, że otrzymała przydomek przekupka w każdym sklepie i na każdym targu. Więc obiady, które są prezentowane i potrawy, które są prezentowane w tej książce, naprawdę są szybkie, proste i tanie. I nie bez powodu ciąg dalszy tytułu 365 obiadów brzmi dalej za 5 zł. Także naprawdę bardzo gorąco polecam typowo polską kuchnię, przy czym bardzo interesującą rzeczą jest to, że na końcu pani Lucyna dołożyła tabelę z przeliczeniami, czyli w końcu ktoś zamienił łuty na łyżki, na szklanki, na gramy, na kilogramy, funty. W związku z tym książka może być nie tylko inspiracją, ale można dzięki niej gotować bezpośrednio z przepisów przedstawionych przez panią Lucynę. Serdecznie, gorąco polecam.